Halo, halo, halo! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku po dłuższej nieobecności. Ale już Rolnikowo wraca na YouTube'a, także filmy jadą z pełną parą. Jak widzicie, teraz znajdujemy się na polu. Na tym polu, co mają być ziemniaczki w przyszłym roku. Ale jest taki problem, że jest bardzo mokro. Nie da się nic zrobić. Z tej strony tutaj oto ranę wczoraj zmordowałem. Tu ma być jeszcze pszenica, nie zasiana jest, bo były ulewy, deszcze. Tutaj sąsiad zasiał i nie powschodziło. Mokro tutaj. Tam dalej mam pszenżyta. Na tym dolnym kawałku i tam jeszcze u góry pod lasem. A widzicie, co tu się dzieje. Nie da się nic zrobić. Przyjechałem. Mówię, trochę ruszymy. Ale cóż z tego, jak ciągnik się kopie. Nie ma w ogóle roboty. Chciałem to zruszyć, to by trochę wyschło. Będzie trzeba gnój wozić tutaj. I zaorać i na zimę po prostu już będzie z głowy. No ale jeszcze muszę pszenicę zasiać na dwóch kawałkach, no ale mam mokro. No i cóż zrobię? Nic nie zrobię. Otóż bym prawie siedział, wam pokażę, ale jakoś żebym wybrnął z tej sytuacji. No ale już było ciężko. Kolejny kurna po kolana. Proszę zobaczyć. O. Po kolano. Bagno, kurna, nie wiem, jak śmierdzi ta ziemia. No, ale udało mi się jakoś wyjechać stąd. No, brakowało mało. No i cóż, no taki właśnie dzisiaj odcineczek z pola. Nie będę nagrywał z kabiny, bo się nie da, bo tu trzeba trochę kręcić kierownicą. I to tak wygląda. O, tutaj ma sąsiad zasiane pszenice. Tutaj, gdzie jest mokro, to nie powschodziła. Tam dalej się zieleni. Tutaj jest kawałek mokrego. No i już. Trzeba będzie siać prawdopodobnie od nowa. Pszenica jest. Tylko cóż tego, jak zgnita. O, tutaj puszcza, tutaj puszcza. No ale nie wiem, czy to ona powschodzi jeszcze. No może coś powschodzi, ale chyba będzie rzadko. Będzie musiał jeszcze raz to zasiać. Jak wyschnie oczywiście, bo tu jeszcze woda stoi w kolejnach. Zresztą ja wczoraj też tutaj orałem. No była woda przez bagno, żebym przejeżdżał. Ale nie wiem, jutro jeszcze nie będę chyba tutaj nic robił, dopiero... Dzisiaj jest wtorek, to jest środa, może środa, albo będę woził gnój tam za stodołę na kawałek. Także nie wiem, zobaczymy. O, widzicie, woda stoi w polu. I gdzie tu będzie pszenica? A tam dalej, gdzie wyżej, no to jest trochę. Muzyczka gra, nic. Jadę na bazę, bo i tak nic nie zrobię. Jeszcze wam tutaj pokażę mordęga. Tutaj woda stała, no ale dzisiaj już nie ma jej. Ale i tak, o, jest to błoto. Jeszcze jakie błoto jest. Nie ma co nawet tutaj robić nic jeszcze dzisiaj. Może nie, no jutro też nie. Także taka jest sytuacja. No nieciekawie. Tutaj sąsiedzi też nie sieli, bo mokro jest ogólnie i wszystko, cała robota stoi. Także to by było dzisiaj tyle z tego odcinka. Ja lecę na bazę, także trzymajcie się gorąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku, a on pojawi się już niebawem.